Jeziorany Podcast, sezon drugi, odcinek w sumie 23, ładna liczba. Wita Was Rafał Niewiadomski i... Andrzej Cymorek, witam. I Andrzej Cymorek, popularny Jędras. Witamy wszystkich po wakacyjnej przerwie. No i co, szybko chyba to zleciało, co? Szybko, nie dość szybko. Czekam i czekam, aż zobaczę Anthony Davisa w złocie i purpurze i się w końcu doczekałem. Doczekałeś się. Tak. Mieliśmy sobie nagrać przed pierwszym meczem preseason nasz podcast. Miał to być taki luźny. Natomiast względy techniczne troszeczkę nam to przeszkodziły, więc nagrywamy po pierwszym meczu preseason. No i chyba sobie od tego Jędras zaczniemy. Powiedz mi, cały mecz obejrzałeś, tak? Tak, przebrnąłem przez cały mecz, łącznie z głębokimi rezerwami pod koniec. No i cóż. No i co wyciągnąłeś z tego meczu, powiedz mi? No cóż można wyciągnąć z pierwszego meczu preseason? No wiadomo, że niezbyt wiele, natomiast no, myślę, że można powiedzieć, że na taki etap sezonu to wyglądało całkiem dobrze po obu stronach parkietu. Fajnie się oglądało Lakersów, zwłaszcza jak grali starterzy. W skrócie, co się rzuciło w oczy, to oczywiście dominacja pod koszem. To jedna rzecz, a druga rzecz to stanowczo za dużo minut Rajona Rondo. No też miałem takie mieszane uczucia co do Rondo, bo ja mam wrażenie, że gra z nim staje się taka jednowymiarowa. Nie masz takiego odczucia? Znaczy Rondo wiadomo, no, Rondo musi mieć piłkę, Rondo klepie. Natomiast problem z Rondo polega na tym, że z jednej strony to on już niespecjalnie broni na tym etapie kariery. No właśnie. A z drugiej strony też niespecjalnie rzuca, no nigdy nie rzucał. No fakt, jak tak się spojrzy w statystyki, to on tam trafiał rok temu 36% trójek. Problem polega na tym, że nikt go nie kryje na obwodzie, więc on sobie te rzuty oddaje, będąc zupełnie niepilnowanym i nie tworzy spacingu, nie rozciąga obrony. No trudno takiego zawodnika utrzymać na parkiecie bez dużej straty na takim poziomie, na poziomie drużyny, która chce walczyć o mistrzostwo. No i jak ten gość dostaje no tyle minut, no ile dostał, no tyle, no tam grał podaj 18, ale praktycznie nie schodził z parkietu jak już szedł, no takie dziury muszą łatać inni, to już jest problem. Ja założyłem taką bardzo dużą różnicę, bo dopóki na boisku był Avery Bradley, który pokazał się świetnie w obronie, tam cisnął niemiłosiernie Stephena Curry'ego, co prawda złapał szybko faulę, więc musiał usiąść. W ataku też nie za wiele dorzucił, niestety. Natomiast w obronie powiem Ci, że byłem pod bardzo dużym wrażeniem i wydaje mi się, że to była chyba nawet lepsza obrona niż to, co prezentował Lonzo Ball w zeszłym roku. Więc jeżeli chodzi o krycie niskich obwodowych, tu mamy w roli takich bulterierów jego, mamy KCP i no jest jeszcze Green, który też wygląda w obronie bardzo fajnie. Nie było tam większych błędów z jego strony tutaj w obronie, więc no, w obronie powiedzmy, że na obwodzie mamy trzech typów, którzy gdzieś tam można ich rzucić na rzucających rywali i może to fajnie wyglądać i możemy cisnąć i tak dalej. Natomiast miałem tutaj, nie wiem, oglądałem ten mecz i tak jak widziałem, że po stronie LeBrona i Anthony'ego Davisa nie było żadnego problemu, jeśli chodzi o atak, to wyglądało momentami naprawdę super i oby to tylko tak wyglądało, bo Anthony Davis jakby nie było w jednej połowie zrobił 20-20, tak. Więc i to tak mam wrażenie, że wcale jakoś się tak nie zmęczył tym wszystkim. Dobijał, punktował, łapał alejupy, naprawdę daje tutaj niesamowicie dużo furtek otwiera nam w ataku i to granie będzie dużo łatwiejsze. Widać, że LeBron chce grać cały czas na niego, więc to granie będzie, to będzie nasza pierwsza opcja i niech tak zostanie i niech to tak idzie. Natomiast do maja, czerwca, do mistrzostwa jest daleka droga i tutaj potrzeba tego, by inni się otworzyli. I tak wczoraj oglądałem tą połówkę, no co prawda oglądałem to na żywo, więc pierwszy mój mecz na żywo od X czasu, od chyba finałów NBA, więc tak bardziej przysypiałem niż to oglądałem. Natomiast to, co mi się rzuciło w oczy, to to, że poza LeBronem i Anthonym Davisem tam niewiele zagrożenia było w ataku pozostałych zawodników. No, Green trafił dwie trójki, Rondo trafił w drugiej kwarcie, chyba też dwie trójki niekryty. Natomiast pozostali to tak no, jakoś się nie przełożyli. No, Dwight Howard 0 punktów w pierwszej połowie, wyglądał tragicznie, totalnie bez rytmu, w obronie nie było tego zagrożenia.
I tak naprawdę poza Greenem i McGee, który coś tam też dorzucił w ataku, to tak no, słabo to wyglądało. No, nie było zagrożenia, nie było spacingu, o którym wcześniej wspominałeś. I no, słabo i teraz tak się zastanawiam. No niestety, ale potrzebujemy tego, żeby niektórzy zawodnicy tutaj wyszli na wyższy poziom. I najbardziej mi tu chodzi o Avery'ego Bradley'a i KCP. Oni muszą, niestety, jeżeli myślimy o zdobyciu mistrzostwa w tym składzie, to są goście, którzy muszą zaliczyć najlepsze sezony w karierze i muszą ładować trójki na zawołanie z dystansu. Też pamiętajmy, że brakowało paru zawodników, tak? Przede wszystkim nie grał No, Kyle Kuzma, tylko Kuzmy. Kogo jeszcze który brakowało? powinien być tutaj trzecią opcją. No nie ma Cooka, nie było Cooka, który podobno na treningach bardzo fajnie wygląda i może być też ważną postacią rotacji, zwłaszcza jako zawodnik rozciągający obronę, bo jak wiemy, to rzut jest jego najmocniejszą bronią. No nie grał też Dudley, ale to już powiedzmy takie są bardziej obrzeża rotacji. Natomiast no cóż, No no tak. Dudley, jak sam powiedział, bardziej będzie od tego, żeby Tak, tak. chronić Dokładnie. LeBrona. W każdym razie no, tego oczekiwaliśmy, tak. Wiedzieliśmy, że to będzie zespół bardzo, bardzo skupiony na dwóch postaciach ze słabszym supportem. Trochę jak czasy Shaka i Kobiego. Natomiast no, siła tego duetu jest tak olbrzymia, co dzisiaj widzieliśmy, że naprawdę no, sporo dziur w składzie można w ten sposób załatać, bo mimo tych wszystkich uwag, które tutaj wymieniłeś do reszty składu, to bądź co bądź Lakersi od początku do końca kontrolowali przebieg spotkania. Z tego co widziałem, mieli 32 asysty przy tylko 14 stratach, więc to są super wyniki. Davis, no to jest, nie wiem, dawno nie widziałem chyba tak łatwych 20 punktów w połowie. Z tego co czytałem, to on trafił tylko jeden z 8 rzutów z dystansu, czy ogólnie z półdystansu, ogólnie jumperów. Czyli to wszystko, czyli on zrobił te 22 punkty i 10 zbiórek, mimo że tak naprawdę nie siedział mu rzut. I chyba nie miał żadnych akcji na niego rozrysowanych, więc to jest po prostu niesamowite, jaki tutaj jest potencjał w tym duecie. No natomiast tak jak mówiłeś, no Bradley, kłopoty z faulami, nie miał okazji pokazać się w ataku. Tym bardziej, że był zajęty siedzeniem na tyłku Karego. Co nawet nieźle mu wychodziło, chociaż Tak, Kary swoje zrobił, ale to głównie chyba później na Rondo. ogólnie Lakersi fajnie bronili. Widać, że tutaj w sumie ten zespół jest już teraz całkiem nieźle zorganizowany. Tam w ataku może się za wiele nie działo, no ale to też wiadomo, jeszcze nie ten etap. To też jest plus, że trener, że w ogóle za bardzo nie kombinuje, nie stara się na siłę wprowadzać nie wiadomo jakich skomplikowanych rozwiązań, tylko po prostu daje grać swoim gwiazdom, które same w sobie tworzą taką przewagę, że no, widzieliśmy co się działo, tam było w pewnym momencie 33 do 16 w pierwszej kwarcie. Także generalnie uważam, no, tam gdzie są braki, tam te braki były oczekiwane i chyba tutaj nie jesteśmy zaskoczeni. No, będzie potrzeba na pewno więcej, tak jak mówiłeś, od tych gości jak właśnie KCP w ataku. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to ja myślę, że można być z tego debiutu zadowolonym jak najbardziej jako kibic. Dokładnie. Ja jeszcze tylko powiem o Dwightie Howardzie, który w sumie troszeczkę mnie wczoraj załamał, chociaż im dłużej o nim myślę, jak sobie pomyślę, że miał dużą przerwę. No, na papierze to wygląda fajnie. Mamy McGee, mamy Anthony'ego Davisa i mamy Dwighta Howarda. Natomiast tak naprawdę z jednej strony to jest trzech fajnych gości pod koszem, ale z drugiej strony to przy kłopotach z faulami to nagle się okazuje, że faule łapie McGee, faule łapie Anthony Davis i pozostaje nam liczyć tylko na Dwighta Howarda, który wczoraj wyglądał moim zdaniem fatalnie. Dostał tutaj więcej minut chyba też w drugiej połowie, żeby się troszeczkę Tak. rozruszać i widać, że jemu te minuty są bardzo potrzebne, żeby wrócić do grania, bo jest bardzo... No to nie jest ten Dwight Howard, którego znamy, to jest 1/10 Dwighta Howarda, którego znamy. Natomiast tak ja liczę po cichu, że on się przełamie i że troszeczkę nam da tutaj od siebie. Natomiast to, czego mi brakowało w tym wczorajszym meczu, to, że praktycznie nie groziliśmy blokiem. Tam wszystkie gwiazdy, każde minięcie pierwszej linii obrony kończyło się na tym, że były bardzo łatwe layupy. I tam była nawet taka sytuacja, gdzie Dwight Howard mógł skoczyć do bloku, a nie skoczył. I zastanawiam się w ogóle, dlaczego tego nie zrobił. Czy po prostu jeszcze jego ciało mu na to nie pozwala, czy po prostu ma spóźniony ten krok, żeby skoczyć do góry, zagrozić blokiem, czy po prostu mu się nie chciało. Czy dlaczego po prostu. Natomiast z drugiej strony Anthony Davis miał kilka takich sytuacji, kiedy dochodził z ręką do rzutu i te rzuty jego rywali były, no, nie dochodziły. Tam chyba raz było przy D'Angelo Russellu, raz chyba przy Stephenie Karym.
I no generalnie szczena mi w szeję opadła w nocy, jak widziałem, co robi Anthony Davis, na jakim luzie to robi, z jaką łatwością. On tak po prostu, nie grając jakiegoś fenomenalnego meczu, zrobił 20-10. Bawił się tą grą i ja wiem, że Golden State miało dziury pod koszem, bo oni tam chyba bez dwóch czy trzech podstawowych wysokich wystąpili wczoraj, bo ani nie było tego Caldwell Steina, ani nie było bodajże Looneya. Więc to no ja rozumiem, że grali totalnie rezerwowym składem pod koszem. Natomiast to, co pokazał Davis, no wow, tu jest bardzo duże pole do popisu. I tak naprawdę, jeżeli na parkiecie będzie trzech gości, którzy będą trafiali trójki na dobrym poziomie w tempo, to tam nic więcej nie potrzeba w ataku, tak? Tylko kwestia ogarnąć rotację w ten sposób, żeby te minuty, kiedy nie ma ani LeBrona, ani Anthony'ego Davisa na boisku, żeby zespół był w stanie pocisnąć. I tutaj, kurczę, szkoda, kurczę, padło w 10 minucie Haha, tego podcasta. późno, Pięknie zaczynamy drugi późno. sezon, późno. Więc tutaj mi brakuje, będzie brakowało na pewno DeMarcusa Cousinsa, który myślę, że z second unitem jako wysoki, no jasne, nie pobroniłby, ale te 10 punktów spokojnie z ławki byłby w stanie dorzucać. Dodałbyś coś jeszcze, Jędras, do tych moich tutaj. Na pewno szkoda bardzo mi tego Cousinsa. Bardzo się cieszyłem właśnie. Na jego obecność w Lakers, tak chciałem zobaczyć, jak ten Cousins się troszkę odradza i jak ta linia podkoszowa z Davisem i jeszcze z LeBronem walcuje kolejnych rywali. Wielka szkoda, że no, zdrowie mu już chyba siadło, nie wiem czy nie na dobre odpukać. Natomiast no, myślę, że tutaj też w takich sytuacjach, kiedy siedzi LeBron James na ławce, przydałby się jeszcze jeden porządny playmaker. Troszkę brakuje takiego zawodnika, który mógłby prowadzić atak, który mógłby coś wykreować sam też, kiedy jest taka potrzeba. Teraz duży ciężar w tej kwestii spoczywa właśnie na Jamesie. No i też to trochę wymusza grę Rondo właśnie, który jako ten ball handler coś zawsze tam jest w stanie zrobić. Nie jest to idealna sytuacja, no ale takie są konsekwencje ruchów decyzji Lakersów latem, czyli no najpierw transferu Davisa, a potem tego czekania na Kawhi Leonarda, podczas którego niestety troszkę zawodników pouciekało z rynku. Więc to jest pewien jakiś brak, który na pewno będą chcieli rywale wykorzystać. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało na przykład, kiedy będą przeciwnicy próbowali kryć pressingiem na całym boisku, kto będzie wyprowadzał piłkę w Lakersach wtedy, czy będzie to LeBron, czy ktoś inny. No jest to jakiś brak, ale w tej chwili takie są realia, że nie ma w obecnej NBA drużyny bez jakichś istotnych wad. Czasy super teamu z Golden State się skończyły i tak naprawdę każdy kandydat do mistrzostwa ma jakieś problemy do rozwiązania, nie inaczej jest w przypadku Lakersów. No ale nikt nie ma takiego duetu jak Jeziorowcy, więc ja optymizmem patrzę w ten sezon. Ja niestety cały czas widzę jakieś tam minusy, które mogą wyjść w trakcie sezonu. Mianowicie obawiam się tego, że to jest 17 sezon LeBrona. Ja wiem, że wypoczął i tak dalej, natomiast tu jestem trochę przerażony. No i nie ukrywam też, że jak Anthony Davis parę razy się tam przewrócił pod koszem, to też zastanawiałem się, czy wstanie niepołamany, czy coś tam się przypadkiem nie stanie. No co, no chyba nie ma co dalej się spuszczać nad pierwszym meczem preseason, w zasadzie nad pierwszą połową meczu preseason. Ja nie ukrywam, że po pierwszej połowie poszedłem spać, bo jak zobaczyłem, że w trzeciej kwarcie wychodzą zawodnicy, o których istnieniu wcześniej nie wiedziałem, nie miałem żadnego pojęcia, to sobie po prostu odpuściłem i położyłem się spać. Może sobie nadrobię tą drugą połowę. I co, no i tyle. No, jeszcze tak chciałbym zahaczyć troszeczkę o obóz przygotowawczy. Bo faktycznie wczoraj Lakersi wyglądali nie jak zespół, który zaczął trenować kilka dni temu, tylko jak zespół, który się już jakiś czas zna. I tam faktycznie jest dużo takich. No, Rondo zna się bardzo dobrze z Anthonym Davisem. Grali cały jeden sezon, więc jak grali te pick and roll, to widać było, że oni już nie muszą się uczyć, tylko znają się praktycznie jak łyse konie. Bardzo dobre zrozumienie LeBrona też z Anthonym Davisem. No i tutaj warto podkreślić, że LeBron już tydzień przed rozpoczęciem obozu tego oficjalnego, w zasadzie 5 dni wcześniej, zebrał wszystkich chłopaków w Las Vegas. Nie wiadomo, na ile trenowali, na ile po prostu chillowali i spędzali ze sobą czas. Natomiast wiadomo, że chyba jednak trenowali, dużo, dużo coś tam sobie pograli. I cieszy mnie to, że tak na serio podchodzą do tego sezonu.
że są wszyscy wypoczęci, jest wszystko zresetowane od zera i w zasadzie jedynym problemem jest brak Kuzmy, który gdzieś tam musi nam się wyleczyć do końca. Natomiast cieszy mnie to, że oni od pierwszego dnia obozu przygotowawczego nie zaczynają już od punktu 0, tylko od punktu 5. I tutaj Vogel bardzo chwalił chłopaków za podejście do treningu, za intensywność tych treningów, za to, że cisną, że widać, że mają cel. Dwight Howard podobno, jak był zawsze osobą, która była, śmieszkowała i była takim klaunem w szatni troszeczkę. To podobno jest mega skoncentrowany, praktycznie w ogóle nie mówi, jest skoncentrowany na misji. Dla niego misją jest to, żeby się utrzymać w zespole, nie zostać uciętym i dać coś pozytywnego. Wydaje mi się, że jak za 2-3 miesiące będziemy rozmawiać o Dwightie Howardzie, to może wyglądać totalnie inaczej i wtedy jako ten rezerwowy center może robić robotę, chociaż wcale się tak może nie stać. No. Nie przez przypadek dostał kontrakt niegwarantowany i w każdej chwili może być zwolniony, tak? Więc wszystkiego można się spodziewać. Natomiast no, wygląda to całkiem. Teraz chyba, nie wiem, oni teraz lecą do gdzie lecą? Do Japonii, do Do Chin? Chin. Gdzie oni mają teraz Teraz ten? mają Do Chin. dwumecz z Brooklynem. Środa, czwartek. Dwumecz, środa, czwartek, czyli jest kilka dni. No nic, no, Boston już zdobywał mistrzostwo, mając trip do Europy przed sezonem, więc myślę, że to nie powinno mieć jakiegoś Tak. tam większego No. znaczenia dla nich. Tym bardziej, że oni są w Kalifornii, z Kalifornii do Azji, tam wcale nie jest duża różnica czasowa. Nie większa na pewno niż ze wschodu do Europy, więc to sobie powinni uporządkować. No i co? No i pozostaje mi tylko trzymać kciuki, żeby te wszystkie doniesienia, które do nas docierają z obozu przygotowawczego, a tych doniesień było w sumie całkiem sporo i te takie największe dotyczyły chyba Avery'ego Bradley'a, bo tego się chyba mało kto spodziewał, natomiast on podobno wygląda super na treningach. W defensywie podobno wszyscy boją się nawet kozłować koło niego piłkę, bo jest to praktycznie równoznaczne ze stratą. Więc mam nadzieję, że to pokaże też na meczach. Nie przez przypadek chyba został wczoraj szansę gry w pierwszej piątce. No i tylko pytanie, czy on to przełoży też na mecze, tak? Bo wczoraj niczego takiego nie pokazał, przynajmniej w ataku. W obronie było całkiem pozytywnie, natomiast atak tutaj z jego strony kulał. No i co? No i chyba trzymajmy kciuki na to, żeby to wszystko się potwierdziło, co było w tym preseason. Coś jeszcze ciekawego wyłapałeś, co tam było w preseason Nie, do tej pory? myślę, że jak na jeden mecz w sumie towarzyski niewiele znaczący, to wszystko najistotniejsze już wypunktowaliśmy. Wypunktowaliśmy. No i teraz przechodzimy do drugiego punktu, który miał być osią naszego pierwszego podcastu nagranego po przerwie. Z Jędrasem wrócimy się troszeczkę do przeszłości organizacji i razem wytypowaliśmy sobie top 5 momentów, top 5 spotkań w historii Lakersów, które my mieliśmy okazję oglądać na żywo, śledzić. Zrobiliśmy sobie takie dwie osobne listy. Ja jeszcze nie wiem, co tam Jędras ma na swojej liście. Ja mam listę 5 rzeczy plus dwie rzeczy rezerwowe. Chodzi tej rzeczy, o które byliśmy świadkami, więc no to Jędras, jak jedziemy? Od piątki, od jedynki? Z grubej rury od razu? Wiesz co, nie mam w sumie tego uporządkowanego jakoś pod względem wartości. Aha. Dla mnie te momenty są wszystkie porównywane. No może jeden mam taki swój ulubiony, który zostawię na koniec. Natomiast kolejność przypadkowa, więc No to spoko. No to może ja zacznę od punktu, który mam na punkcie takim rezerwowym szóstym. Dobra, dobrze. No to jadę. No To może, to wiesz co, moim punktem. może od razu wymień oba te swoje rezerwowe, żebyśmy potem jechali po równo, po pięć. No to jedziemy. Moje dwa rezerwowe punkty dotyczą Kobe'ego Bryanta. Pierwszy to jest 81 punktów, a drugi to są te cztery spotkania, gdzie rzucał więcej niż 50 punktów. I teraz powiem, dlaczego one są rezerwowymi punktami, bo generalnie to 81 punktów to powinno się znaleźć w piątce. Natomiast ja się przyznaję bez bicia, że ja ten jeden z niewielu
Jedno z niewielu spotkań, które w moim życiu przespałem z tamtego okresu, czyli sezon 2005-2006. To było właśnie ten mecz z 22 stycznia 2006 roku przeciwko Toronto Raptors. Ja ten mecz przespałem. On był o 3:30 w nocy. Lakersi ssali, grali z Toronto Raptors, które jeszcze bardziej ssało wówczas. I stwierdziłem, że ja muszę się rano wyspać, bo idę na uczelnię, mam zajęcia i ten mecz sobie obejrzę. Więc ja to umieściłem poza moją piątką tylko dlatego, że to przespałem, bo to jest mecz, który... No tak, taka... nie powiem, że wisienka na torcie, tylko powiem jak haj, to jest truskawka na Tak. torcie. Do dzisiaj nie mogę sobie tego odżałować, że to jest, no wiesz, no niecodziennie przysypiasz 81 punktów zawodnika w meczu NBA. Ja to przespałem, więc jako taki fan Musiało boleć. Lakersów musiało bardzo boleć. Natomiast praktycznie wszystkie pozostałe mecze z tamtego sezonu oglądałem na żywo. Między innymi tą serię plus 40 i plus 50. Te wszystkie cztery mecze z plus 50, no to mi szczena opadała za każdym razem, kiedy oglądałem i Kobe rzucał kolejne dziesiątki w meczu, kiedy już przekraczał 40 i dochodził do tych 50. Z Portland chyba, czy z Memphis, tam było 65 nawet po dogrywce. Te A to nie był chęć. przypadkiem sezon później? 2006-2007? Tak mi się wydaje, że 81 punktów było 0,5-0,6, a ta seria czterech meczów właśnie z tym Portlandem, co mówiłeś dokładnie, gdzie było 65, to był ten No. sezon później, kiedy on ciągnął zespół jak po kontuzjach, oni wypadali już trochę z rejsu po playoff i on takich za uszy dosłownie dociągnął do ósemki, zdziesiątkowany skład właśnie tymi popisami. Tak mówisz, Tak mi że się to mogło wydaje. tak być. Tak mi się wydaje. Mogło tak być. Natomiast doskonale pamiętam rzuty, które trafiał przeciwko Portland, bo on tam nawet z narożnika boiska rzucał takie z odchylenia, naprawdę rzuty, których nie powinien trafić. A on to trafiał i to robiło niesamowite wrażenie. I tak sobie myślę, że dzisiaj gra jest masakrycznie nastawiona na atak. James Harden tutaj będzie bił kolejne rekordy. Natomiast tak sobie myślę, że gdyby Kobasa z tamtego okresu ściągnąć do dzisiejszej koszykówki, to Kobas myślę, że jeszcze większe rekordy robiłby. Chociaż na te rekordy punktowe indywidualne ma wiele czynników wpływ, tak? Zespół, w jakim gra, partnerzy, którymi jest otoczony, i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest takie, to trzeba się znaleźć w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, żeby sobie móc takie rekordy bić. Więc te dwa punkty mam tutaj poza piątką. Natomiast, no co, mecz numer 5 to jest 98 rok. Jedno z pierwszych spotkań, które oglądałem nie na żywo, tylko na DSF-ie, ten mecz leciał z odtworzenia. To była niedziela, to był też jakiś tam marzec albo luty, już końcówka sezonu tego chyba, tego lockoutowego. I Lakersi grali w Orlando. Do przerwy przegrywali kilkunastoma punktami, w drugiej kwarcie nawet chyba 15 punktami przegrywali. I w drugiej połowie, i to były jeszcze czasy, kiedy o Kobim bardzo mało się mówiło. On wtedy ledwo co chyba awansował już do tej pierwszej piątki. Tam już chyba poszły pierwsze transfery, że już chyba nie było Eddiego Jonesa Tak, pamiętam w ten mecz. zespole Tak, Glenn bodajże. Rice już był. Tak, już nawet chyba był Glenn Rice. I pamiętam tyle, że Kobas w tym meczu w drugiej połowie rzucił chyba 30 kilka punktów. Totalnie po prostu no. Tak jak grali w pierwszej połowie wszystko na Szaka, Szak nie wiem, czy był niezmotywowany, czy po prostu Orlando z Seikalim i Bo Outlołem tak mocno go cisnęło w obronie, że Szak tam niewiele potrafił dać. Natomiast w drugiej połowie Kobas wziął zdobywanie punktów na swoje barki i pamiętam, że bombardował Orlando na pół dystansie takimi fadeawayami jak Michael Jordan. I Lakersi ten mecz wygrali sobie w sumie na luzie. Kilkunastoma punktami, natomiast to była taka pierwsza, jakby to powiedzieć, no to był taki pierwszy mecz, który pokazał, że mamy do czynienia z zawodnikiem wyjątkowym. I pamiętam, że od tego momentu już jak sobie myślałem o Kobim, to już sobie myślałem, że to jest gość, który może pewnego dnia razem w duecie z Szakiem zrobić coś takiego, jak zrobili razem z Penem, że mogą się liczyć i mogą kiedyś doprowadzić ten zespół do czegoś wielkiego.
Powiedz mi, ty masz coś takiego na piątce, coś podobnego? Akurat powiem ci, że tego meczu nie mam. Zapomniałem nawet o nim, bo też je oglądałem na żywo, też na DSF-ie, dobrze pamiętam ten mecz. Tak jak mówisz, Kobe wtedy rzucił chyba 33 punkty w drugiej połowie. Orlando miało świetną pierwszą połowę, to był w ogóle świetny mecz, bo pierwsza połowa to był popis Orlando, jeszcze wtedy Penny. Ostatnie w sumie dobre lata w jego wykonaniu, chyba ostatni zdrowy sezon. Ja wtedy bardzo lubiłem Orlando, w ogóle Orlando było takim moim pierwszym, można powiedzieć, prawdziwym klubem, któremu kibicowałem jeszcze zanim na Ja Lakersów. ci przerwę, bo mam box score otwarty do tego meczu. Do przerwy było 63, 41? 40, 43 dla Orlando. 43, no, to byłem blisko. Czyli plus 20, plus 20. Tak. I w tamtych czasach, no właśnie, dzisiaj odrobienie 20 punktów to jest nie problem. Zespoły niektóre robią to w jedną kwartę. Natomiast w tamtych czasach, jak zespół budował 20 punktów przewagi, to wydawało się to nie do odrobienia. Tak. Ale Kersi to, w zasadzie sam Kobe to odrobił, bo naprawdę, ale to było coś pięknego. I pamiętam, że jeszcze Penny Hardaway go krył. I nic nie mógł zrobić, po prostu Kobas go zajeżdżał jak chciał, kiedy chciał. Piękny mecz, naprawdę piękny mecz. A jeszcze tutaj taka mała poprawka, na centrze grał w Orlando wtedy Isaac Austin, Tak, który pamiętam. był objawieniem, był biały Michael Dolak. Dolak w tym meczu 25 punktów rzucił, to było grube. Pamiętam właśnie, że z ławki wyszedł jakiś biały, którego nie kojarzyłem. Był Matt Harpring i właśnie Dolak, Tak, którą ta dwójka. Dol jak właśnie był specjalistą od takich rzutów z półdychy. On w sumie Tak, nic tak, innego w tak. ataku nie robił, tylko walił te jumpery tam z 5 metrów. No ale Tak, miał dzień, tak. jeśli dobrze kojarzę, to on chyba z uniwersytetu Utah był. Utah zawsze miało z Możliwe. uniwerek w Utah miał słabość do białych wysokich i oni chyba ściągali wszystkich białych, którzy. Zresztą klub Utah Jazz też przez dłuższy czas ściągał raczej białych zawodników. Matt Harpring przecież tam później trafił. Więc no, ten mecz, jeżeli fani Lakersów wychowali się na tym Kobim późniejszym i chcieliby takiego meczu właśnie, gdzie Kobe pokazuje, kim może się stać za kilka lat, to myślę, że ten mecz z Orlando to jest taki must-see dla wszystkich fanów Tak. Mamby i Lakersów. No dobra, Jędras, no to dawaj ty Dobra, swój jakiś jedziemy dalej, mecz. bo już mamy 25 minut, a dopiero zaczęliśmy wyliczankę. No ja mam czas. Nie wiem, jak nasi słuchacze, którzy znowu będą nas tutaj ganić za zbyt długie pogaduchy. Ale dobra, to ja zacznę też tak chronologicznie, troszkę później, 2 lata później, 2001 rok. Playoffy, finały konferencji. No. Lakersi grali wtedy San Antonio. Bardzo wtedy, jako jeszcze wtedy nastolatek, dzieciak, mocno te serie przeżywałem, mając w pamięci porażkę 2 lata wcześniej, 0-4 w playoffach. Bardzo tego rewanżu chciałem i bardzo się denerwowałem, jak to będzie wyglądać w tej serii. No ale jak pamiętamy, Lakersi po prostu totalnie przejechali się po Spursach, pokonując ich czterokrotnie, w tym 2 razy po prostu miażdżąc we własnej hali. Tam były mecze wygrywane prawie 40-30 punktami. I pamiętam, jak właśnie oglądałem ten czwarty mecz, ostatni w Staples Center, kiedy już po prostu była totalna egzekucja. Spursi po prostu byli już przegrani na starcie, totalnie się poddali. I tam już było do przerwy chyba 20 punktów przewagi. Atmosfera, wiadomo, w Staples, świętowanie, radość, w ogóle luz w grze. I był taki mój jeden z ulubionych momentów, który zapadł mi w pamięć. Nie mogę tego nigdzie znaleźć do dzisiaj na żadnych YouTubach, innych nośnikach, nie wiem, jakichś No. starych urywkach. Było takie ujęcie na Jacka Nicholsona, kiedy już było, nie wiem, trzecia, czwarta, kwarta, wiadomo było, że jest po sprawie, że Lakersi tutaj łatwo wygrają. I Jack Nicholson, jak zobaczył, że kamera go uchwyciła, spojrzał do kamery. Po czym spojrzał tak sobie w jedną ze stron na swoje ramię i takim ruchem jakby strzepywał sobie, nie wiem, łupież z ramienia, tak 3 razy, wow, po czym spojrzał do kamery i powiedział sweep. I po prostu było to piękne, świetne zwieńczenie całej serii. Miałem to nagrane kiedyś na VHS, jeszcze na kasecie, bo to też był mecz DSF-u, nagrywałem go. Gdzieś go jeszcze mam, ale pewnie to już dawno nie działa. Gdzieś to tam jest, nie wiem, czy to uda mi się kiedyś odtworzyć. W każdym razie to jest taki pierwszy mój moment, który chciałem wymienić, który szczególnie takie miejsce w moim serduszku kibica zajęło z naszym ulubionym kibicem numer 1 Lakersów. A powiedz mi, czy to nie był ten sezon, w którym Derek Fisher wrócił po kontuzji w Tak, końcówce sezonu? i siekał To jest trójki to? jak popieprzony.
Tak. I on w tej serii z San Antonio, on miał chyba mecze, gdzie dorzucał prawie 30 punktów w meczu. Znaczy on tam miał przez całą serię chyba 15 na 20 za 3. To było niesamowite. Po No prostu to wszystko trafiał. jedziemy, już ci mówię. W pierwszym meczu miał 3 na 4 za 3. W meczu drugim miał 4 na 4, czyli 7 na 8. Niesamowite. Później miał w trzecim meczu u siebie 7 na 8, później miał 2 na 5, czyli miał 9 na 13. I w ostatnim meczu rzucił 6 na 7, czyli tak jak mówiłeś, 9, tak, 15 na 20 za Kosmos, 3. W tym kosmos. ostatnim meczu rzucił 28 punktów, był najlepszym punktującym Lakersów. To była chyba najlepsza seria Dereka Fischera w historii. No, najlepsza seria Dereka Fischera. No to co, jak jesteśmy przy Dereku Fischerze, to może ja zapodam mój ten, bo ja Dobra. pamiętam tą serię z San Antonio, faktycznie to był sweep. Tam w ogóle nie było no contest, San Antonio było przyszykowane na to, że będą powstrzymywali Shaka, natomiast Lakersi zabili ich chyba na dystansie, bo tutaj Fischer zrobił niesamowitą robotę. Rick Fox też chyba nawet całkiem nieźle się podłączył wtedy jeszcze. Tak. I to był taki sezon, kiedy faktycznie do momentu nie było Dereka Fischera na początku. I to wszystko szło jak Tak. Tam no, ciężko. w ogóle Kobe w pierwszym meczu rzucił chyba 45 punktów I i wyjaśnił, gdzie bierze. to był ten mecz, w którym on miał tą zbiórkę w ataku, taką słynną w końcówce meczu. Nie, w ataku zbiórkę miał rok później. Tutaj był mecz, w którym Lakersi wygrali wyższą różnicą. To nie było w ogóle emocji w końcówkach. To nie było, to po prostu był pojazd. No to powiem tak, jeżeli w San Antonio mieliśmy dużo różnych serii, czasami przegrywaliśmy, czasami wygrywaliśmy, natomiast no, zawsze kiedy wygrywaliśmy, to te serie z San Antonio mnie cieszyły tak dwa razy mocniej. Dobra, no to ja teraz skoczę troszeczkę, bo skoczę na punkt numer 3, ominę czwóreczkę, bo trójka też dotyczy Dereka Fischera w dużym stopniu. Finały 2009 roku. Gramy mecz numer 4 w Orlando. I to jest mecz, który Orlando może wygrać, doprowadzić do remisu, i tam się jeszcze mogłoby wszystko stać. Chociaż sam chyba Marcin Gortat przyznał ostatnio, że oni nie byli na tyle psychicznie mocni, żeby pokonać Lakersów wówczas. Natomiast to jest ten mecz, w którym Derek Fisher najpierw doprowadza do dogrywki rzutem za 3 w końcówce, kiedy Lakersi wyprowadzają sprytnie piłkę spod własnego kosza. A w dogrywce trafia trójkę, też w końcówce, takiego dagera, po którym przykłada palca do ust i kończy mecz dogrywce. Jest 3-1, jest praktycznie po serii, ponieważ w piątym meczu Lakersi dalej za sprawą świetnej gry Trevora Ariza i całego zespołu Lamara Odoma rozjeżdżają praktycznie Orlando. Natomiast ten mecz Dereka Fischera, ja miałem słabość do Dereka Fischera, bo gość robił na boisku naprawdę rzeczy niesamowite. On nie powinien się nawet w lidze znaleźć, bo nie był szybki, był słabym obrońcą na nogach. Natomiast to, jakie miał wyczucie, to jaką miał odporność psychiczną, to było po prostu niesamowite i to prezentował wszędzie, gdzie się pojawił. Przecież Utah z nim w składzie zaszło wtedy chyba najwyżej w swojej historii po tym, jak Karl Malone skończył karierę. I później miał właśnie w tych samych playoffach chyba miał tą serię z Utah, gdzie też trafiał bardzo ważne trójki z siódmego czy ósmego seria z metra i uciszał publikę w Salt Lake City. Tam kibice go nienawidzili, tam były grube akcje, pamiętam, na trybunach. Ataki były na jego córkę, wyśmiewanie się z choroby i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Fischer, no, wiele rzutów takich oddał, które chyba tylko Robert Horry miał takie mocniejsze rzuty. Pamiętam, że ten mecz też oczywiście oglądałem na żywo, dlatego to mi zapadło mocno w pamięć. I pamiętam takie uczucie, kiedy wygraliśmy ten mecz, to ja już wiedziałem, że to już nie ma opcji, żeby oni nie zdobyli tego mistrzostwa. I to pierwsze mistrzostwo po tym, jak się przebudowali po transferze Shaka i tak dalej, ono smakowało niesamowicie. No, jedna z najlepszych chwil w moim życiu, jeśli chodzi o czasy kibicowskie. No tak, to był taki tytuł po latach oczekiwania, takich sezonów złego PR-u, kiedy Kobe był tym złym, Shaq był tym dobrym po transferze i wydawało się, że nigdy tutaj już wokół Kobe'ego się nie zbuduje mistrzowskiej drużyny, a potem, że w ogóle on odejdzie, a tymczasem skończyło się, jak wiemy, zupełnie inaczej.
Natomiast skoro już jesteśmy w tych rejonach, ja wprawdzie nie mam nic z tego sezonu, ale podobny kontekst też Fischera, też Kobiego, to był 2007 rok, sezon 2007-2008. Ten, który zaczął się tak w sumie bardzo, znaczy bardzo źle, zaczął się w off-season, kiedy Kobe zażądał transferu. Wydawało się, że będzie przebudowa i że cały plan szlak trafił i idą chude lata. Ostatecznie jednak Lakersi się nie dali, przytrzymali Kobiego w składzie. Sprowadzili właśnie z powrotem Fischera, który wtedy rozgrywał sezon życia. Eksplodował Andrew Bynum. Po prostu wtedy to znikąd w sumie przeprostował świetnie cały okres przygotowawczy, w niesamowitej formie się zjawił i cały ten zespół zaczął nagle grać tak dobrze, że w pewnym momencie był na pierwszym miejscu na zachodzie i tego się nikt nie spodziewał. I to był chyba mój ulubiony zespół Lakersów, ten właśnie z tych pierwszych miesięcy tamtego sezonu, kiedy właśnie Bynum był jeszcze taki młodziutki przed tą jego pierwszą kontuzją. I takim tym moim momentem z tego sezonu jest mecz świąteczny z Phoenix. Wtedy 25 grudnia, wiadomo, Christmas Games. Oczywiście czekało się na ten mecz, ponieważ Pamiętam, tak. pamiętam, oglądałem na Tak, a ja żywo. właśnie nie na żywo, dlatego chciałem o tym wspomnieć. No, pamiętam wtedy 2 lata z rzędu porażki z Phoenix w playoffach, bolesne, żądza kibica rewanżu. No i tutaj był ten taki mecz prestiżowy, pokażemy im teraz, zobaczymy, czy już jesteśmy na tym poziomie Phoenix, już jesteśmy w stanie z nimi rywalizować. No ja wtedy pamiętam, że ja byłem wtedy na święta gdzieś na wyjeździe u rodziny. Daleko. Nie mogłem tego meczu oglądać na żywo, więc pamiętam, że sobie ten mecz nagrałem i tak przez tych parę dni w ogóle unikałem wszelkich informacji, wszelkich serwisów informacyjnych, telewizora, komputera, wszystkiego, żeby przypadkiem nie dowiedzieć się, jakim wynikiem się ten mecz zakończył. Po czym, kiedy wróciłem sobie do domu spokojnie po tych świętach, to sobie na spokojnie odpaliłem meczyk i z wielką radością oglądałem, jak Lakersi przy świetnych występach Kobiego i właśnie Andrew Bynuma, który wtedy zdominował Amari Stoudemire'a i cały frontline Phoenix, jak przy ich występach Lakersi właśnie wygrywają ten prestiżowy mecz i pokazują, że no, to już żarty się skończyły, już możemy z wami walczyć równy z równym. Tam jeszcze wtedy był fajny występ Arizy, który wtedy był świeżo po wymianie, po transferze. Tak, miał jakąś taką paczkę, gdzie w kontrze chyba, gdzie prawie Tak. złapał się ledwie drugą ręką chyba się złapał obręczy, żeby nie spaść Tam po prostu. nad Grantem Hillem chyba z Tak, faulem był to tak. wsad. Potem pamiętam, że też właśnie Kobe Bryant po tym wsadzie aż poderwał się z ławki i potem pokazał palcem do Arizy, powiedział: teraz traf swój rzut osobisty. No i Ariza nie trafił tego rzutu akurat. Skończyło się akcją tylko za dwa. W każdym razie mecz fajny, wyrównany i właśnie z takim dodatkową emocją dla mnie personalnie właśnie z powodu całej tej sytuacji z lekkim opóźnieniem. No i jak mówię, dominujący Bynum, który no niedługo potem wiadomo, ta przykra kontuzja, która już potem nigdy mu nie dała do Tak. końca w pełni swojego potencjału zrealizować i przede wszystkim rozegrać pełnych zdrowych sezonów, no ale przed tymi kontuzjami to była prawdziwa bestia i szkoda, że jego kariera nie potoczyła się inaczej. Ja pamiętam jeden z pierwszych meczy Bynama z sezonu, w którym zrobił chyba w jedną kwartę 10-10. To było z Filadelfią albo z kimś tam. I to było naprawdę niesamowite. No dobra, Jędras, słuchaj, no to Jędras, jesteś w ogóle, bo ja cię straciłem. Jestem. Bo ten sam okres praktycznie. Mój mecz numer 4 na mojej liście teraz. Pierwszy mecz Pau Gasola w barwach Jeziorowców. Lakersi byli, to jest 2008 rok, luty bodajże, tak zwany Grammy Tour. Lakersi grają mecz, chwilę wcześniej przegrali chyba z Detroit, jeśli dobrze kojarzę, w końcówce jakoś tam. Tashaun Prince chyba wyciągnął jakimś rzutem w końcówce mecz dla Detroit. I pierwszy mecz chyba to był mecz z New Jersey, gdzie Pau zrobił 20-10, jeśli dobrze kojarzę, na totalnym luzie. I pomimo tego, że to nie był wielki mecz, to nie wiem, ani Kobas, ani on nie rzucili nie wiadomo jakich punktów. Natomiast to był pierwszy mecz duetu Kobe i Pau Gasol. I oni w tym pierwszym meczu po prostu rozumieli się tak, jakby już grali ze sobą 3-4 sezony.
I to było niesamowite, jak człowiek dopiero wtedy zdał sobie sprawę z tego, jak niesamowicie inteligentnym gościem jest Pau Gasol, jak wszedł w tą drużynę, jak wiele możliwości otworzył. Nie wiem, jakiś, jeśli nie skończył meczu ze 100% skutecznością, to coś na poziomie pewnie 75% było, bo trafiał praktycznie wszystkie rzuty, pół dystans, haki pod koszem, taki full package. To nie był Shaq, to nie był Bynum, nie ten typ gracza, natomiast wówczas chyba jeden z najlepiej wyszkolonych podkoszowych w lidze, jeśli nie lepiej od Kevina Garneta był wtedy wyszkolony, jeśli chodzi o te wszystkie ruchy podkoszowe. I pamiętam, że ten mecz, ten okres, oni tam serię zaliczyli chyba 10 zwycięstw z rzędu na dzień dobry po tym transferze. Na tym gramy tour, gdzie mieli chyba 9 spotkań, wygrali 8 spotkań pozostałych, czy 7, które były po tym meczu. Także pamiętam, że to był moment, w którym ja sobie zdałem sprawę z tego, że ten zespół wcześniej czy później skończy z tytułem. Po prostu byłem tego pewien, że nie ma opcji, że ta dwójka robi tak, daje tak dużo możliwości, że wystarczy jeszcze kilka mniejszych transferów, które troszeczkę ten zespół polepszą, ulepszą w niektórych miejscach i no, to jest to, to jest to. No to tak trochę, można powiedzieć, trochę mi szyki pokrzyżowałeś, bo no też mam, może nie do końca, no mam podobną rzecz na liście, to w sumie jest taki No to mój dawaj. ulubiony moment w sumie w historii Lakersów, to jest właśnie sam transfer Pau Gasola. Sam To transfer, jest sam mój transfer. numer jeden generalnie, bo to jest coś, To co jest było tak zas... taki no. moment, to jest taki moment, w którym wiesz, gdzie byłeś i co robiłeś, jak się dowiedziałeś o tym. A wiesz to, że nie pamiętam. Nie pamiętam, co robiłem. Nie Serio, pamiętam, serio. gdzie się dowiedziałem. Pamiętam potem, że jak się dowiedziałem, to gdzieś potem już szedłem i po prostu szedłem, to myślałem, że tam odfrunę, jak szedłem. Po prostu byłem taki nabuzowany po tej wiadomości. Nie, gdzieś chyba byłem w domu, czytałem po prostu jakieś forum. Pamiętam, że jakaś ploteczka poszła na forum jakoś dzień czy dwa przed tym transferem. To czytałem z niedowierzaniem. W każdym razie, no to było coś tak niespodziewanego, nieprzewidywalnego, wymiana tego kalibru, tak jednostronna w sumie na tamten moment, no bo my wtedy zastanawialiśmy się przed tamtym sezonem, czy pozyskamy Jermaina O'Neala, czy oddamy za niego Bynuma, czy Odoma, czy Tak, tak, obydwu, czy tak, oddamy cały skład tak. za Garneta. Tam były tego typu Tak. rozważania, przed Pau Gasol, za Kwame Browna. Owszem, by tam. Javarisa Tak, Crittentona wiadomo, i że tam był Mark jakiś. Gasol, ale wtedy jeszcze Gasol Tak. nie był zawodnikiem NBA, jakieś piki w drafcie. No i dla mnie to jest największy moment, bo to był ten moment, kiedy ty wiedziałeś, że tytuły wracają do Lakersu, że tytuły wracają do Staples Tak, Center. tak. No bo jak wiadomo, Otwiera się okienko. tak, no bo wiadomo, jak były finały z Orlando czy z Bostonem, no to już było. Lakersi już byli tą drużyną, tym kontenderem i tu już się oczekiwało pewnych rezultatów. A tutaj tego się nie oczekiwało, bo było po prostu taki totalny strzał znikąd, że. Greg Popowicz sobie też wtedy zdał sprawę z Tak, tego, że okienko dla San tak. Antonio właśnie się Tak. zamknęło. Chusteczkę mu możemy higieniczną wysłać, taką wirtualną, O, ale żeby on był sobie wtedy coś. mocno wkurzony. Tak, Pamiętam, że tak, udzielił jakiegoś tak. tam wywiadu, w którym prawie krzyczał. W każdym razie, No. no było to, bo wiadomo, no było to niesamowite wydarzenie. Po prostu to, gdzie no tam znowu, bo znowu były nerwy, bo Lakersi zaczęli świetnie ten sezon. Tak przed chwilą zresztą omawialiśmy ten mecz z Phoenix, świetna gra Bynuma. No ale potem kontuzja przyszła Bynuma, przyszła kontuzja Arizy i znowu zaczęło się obgryzanie paznokci, czy się nie powtórzy historia sprzed roku, kiedy Lakersi przez kontuzję zaczną przegrywać i Bryant znowu się wkurzy, znowu będzie chciał odejść i cały plan znowu się posypie. No i wtedy ten Gasol po prostu tak wyskoczył jak Filip z Konopi i w tym pierwszym meczu z Nets od razu w duecie z Kobim wyglądali jakby się znali po prostu od zawsze, po prostu perfekcyjne Tak, dopasowanie. tak. No tak jak dzisiaj Idealnie do siebie pasowali. LeBron z Davisem, coś w tym stylu. Pierwszy mecz i oni już po prostu Dokładnie. świetne zrozumienie. I ten zespół Dokładnie. po prostu grał piękny basket. Oni chyba grali wtedy najładniejszy basket, ładniejszy niż w tych mistrzowskich Tak, sezonach. W tak, ataku. Po prostu brakowało tak. im trochę fizyczności, brakowało trochę obrony, ale w ataku to po prostu było coś pięknego. Ten luz, a przy tym ta cała całe to zaangażowanie. Oni wtedy wszyscy mieli misję taką i mega motywację, żeby wrócić do czołówki. Dokładnie, Zatrzymali się, jak wiemy, na dokładnie. Bostonie, ale i tak był to świetny sezon i to wydarzenie po prostu, no chyba najbardziej w historii, w moim życiu kibica emocjonalne.
Aha. No dobra, no to mamy dwa pozostałe miejsca na liście i obawiam się, że to będą nam się powtarzały te miejsca, dlatego Zobaczymy. zacznę od mojej dwójki. Moją dwójką to jest mecz numer 7 finału konferencji 2000 z Portland, kiedy Lakersi przegrywali w końcówce trzeciej kwarty bodajże 16 punktami. Prowadzili w tej serii 3 do 1. Zmarnowali dwie szanse na to, by skończyć serię u siebie i w Portland. Mecz numer 7 mieli u siebie. No i ja pamiętam, że miałem wtedy jakiś egzamin rano w szkole z fizyki. Więc wstałem rano o godzinie tam 5:30, 6:00. Zobaczyłem wynik, że jest 16 punktów w plecy i jest końcówka trzeciej kwarty. I przyznaję się bez bicia, że stwierdziłem, że okej, to chyba sobie odpuszczę oglądanie tego, bo mam ciężki egzamin w szkole, gdzie tam chyba ważyły się losy mojego zdania, nie zdania z fizyki. Więc odpuściłem sobie, mówię, dobra, idę. No trudno, trudno, tak bywa czasami. Jeszcze wychodząc z domu, wyjeżdżając do liceum, zerknąłem sobie już na wynik końcowy. Jak zobaczyłem, że Lakersi to wyciągnęli, to totalnie nie chciało mi się w to wierzyć. I później jak oglądałem, setki razy ten mecz oglądałem, bo to jest chyba mój ulubiony mecz, bo to był mój pierwszy tytuł, tak świadomy, będąc kibicem Lakersów. No niesamowicie to wyglądało. Po tylu latach porażek gdzieś tam w playoffach z Utah Jazz 4-0, kiedy ten zespół już wydawało się, że ma wszystko, żeby to mistrzostwo zdobyć, okazywało się, że później i tak odpadał w playoffach, dostawały bęcki i to wyglądało słabo. Aż nagle zjawia się Phil Jackson, który ściąga ze sobą Rona Harpera i nagle się okazuje, że wcale nie trzeba zbyt wiele zmieniać, tylko trzeba się skoncentrować, trzeba ruszyć dupę, zacząć grać swoje. I ten mecz numer 7 to jest majstersztyk. Jeżeli dzisiaj ktoś kibicuje Lakersom i tego meczu nie widział, to nie ma prawa kibicować tej drużynie. No, naprawdę, to jest niesamowity mecz, niesamowity run w trzeciej kwarcie, zapoczątkowany nie przez Shaka, nie przez Kobiego, tylko przez Briana Shaw, który wyszedł z ławki, trafił jedną, dwie czy nawet trzy trójki, dał taki sygnał do ataku, później podłączył się chyba Robert Horry czy Kobe. No i ta ostatnia akcja, minięcie Kobasa, podanie na alley-oopa do Shaka. Wow, no to było wow, to było wow. Tak, znaczy nie mam tego momentu prawie na swojej liście, ale też mam trochę podobne wspomnienie z nim związane, ponieważ też go nie widziałem na żywo i też była trochę ta sytuacja ze szkołą związana, ponieważ pamiętam, że to był chyba jakiś dzień właśnie w tygodniu, że była szkoła na drugi dzień i ja też do końca nie wiedziałem, o której ten mecz jest. Miał on lecieć na DSF-ie. Miał być, zdaje się, chyba jakoś w programie było, że chyba o pierwszej czy po północy. Ja czekałem sobie na ten mecz wtedy, jeszcze też jako dzieciak chodzący do szkoły. Nie wiem, czy to już było liceum, czy to nie było jeszcze wcześniej nawet dla mnie. No tak, czy to było wcześniej jeszcze, no mniejsza z tym. O Jezu, to ja wiem! I Wiem, co to za mecz! Dawaj, nie, ciśnij. ten sam właśnie, Numer. A, Ja mówię o tym samym meczu ten właśnie. Chodzi o sam. to, że mam, tak tylko dopowiedzieć chciałem do Twojego momentu. I właśnie ten mecz miał być jakoś według programu TV chyba o północy, powiedzmy o północy. Ja na niego czekałem, po czym okazało się, że oni puścili z odtworzenia mecz wtedy Nowego Jorku z Indianą, który był dzień wcześniej. I dopiero po tym meczu mieli być Lakersi, więc ja już mówię, no to już nie będę czekał, jutro idę do szkoły, matka mnie zabije. Więc poszedłem spać i też się rano obudziłem. Zobaczyłem, że wygrali 4 punktami. No fajnie, fajnie. Dopiero potem się okazało, co tam się działo, naprawdę. Także. Więc drogie dzieci, Tak. droga młodzieży, uczniowie szkół podstawowych, liceów oraz studenci, jeśli nas w tej chwili słuchacie, to jeżeli możecie zarwać nockę dla jakiegoś meczu, to róbcie to, bo kiedyś możecie tego mocno Tak, żałować. dokładnie tak. A powracając do tych spotkań, to no okej, Portland u mnie jest takim Dobra. numerem To 2. jeszcze mam. Ty masz No, jeszcze. to mi jeszcze dwa zostały. To jeszcze. To lecę z koksem. No to dawaj. To tak. To teraz też znowu taki troszkę ze wspomnień szkolnych. 2004 rok. O nie, Finały. traumatyczny sezon Tak, dla mnie. traumatyczny sezon, finały, Ja mam przegrane. go wykreślonego z pamięci. No to przykro mi, że ci to niestety te bolesne wspomnienia musiałem ci przypomnieć. Ale akurat to był taki jasny promyk, bo to był drugi mecz finału, ten wygrany przez Lakersów jedyny. I była taka Podogrywce. sytuacja, że ja wtedy znowu chyba miałem na drugi dzień szkołę i jakoś sobie ten mecz nagrałem chyba w nocy.
Chciałem go obejrzeć z odtworzenia, oczywiście w wyniku nie znając. Nie pamiętam, czy to był dzień szkolny, czy po prostu sobie w weekend stałem, mniejsza z tym. W każdym razie odpaliłem sobie meczek i tak się stało, że mecz troszkę się przedłużył, że niestety nagrywanie wyłączyło się przed końcem. I jakoś tak było, że było 89-83 dla Detroit. Shaq zrobił akcję 2 plus 1. Lakersi przegrywali 3 punktami, zostawały do końca sekundy i w tym momencie było niebieski ekran. A to ja tak miałem teraz z meczem Polska-Chiny. Musiałem pojechać do lekarza do O Łodzi. kurde. Wróciłem, włączam nagrywanie, żeby sobie odtworzyć nagranie. Mecz mi się ucina Tu. przed przechwytem, po nim przechwycie. O, masakra. No to dokładnie taki podobny moment. No i wtedy myślę, co robić, tak? No, wynik sprawdzić, może tak mnie korciło, a może jednak nie. No i zobaczyłem w telewizji, okazuje się, że leciała już powtórka. Tylko gdzieś tam był ten mecz na etapie chyba pierwszej, drugiej kwarty, trzeba było czekać chyba z godziny czy półtorej, znając już wszystko w tych nerwach, co się stało, no ale wytrzymałem, przeczekałem ten cały mecz na tą samą końcówkę i po prostu w tym momencie Kobe trafił równo z syreną, czy prawie równo z syreną tą trójkę na remis, po czym Lakersi wygrali mecz w dogrywce. No i takiego miałem nosa, żeby poczekać, no bo w 9 na 10 takich sytuacji zespół przegrywa, No, tak? Nic się nie tak, dzieje. tak. Czekanie 2 godziny, żeby zobaczyć jakiegoś airbola w ostatniej akcji, no to by było troszkę dołujące. No ale miałem nosa, żeby poczekać i się A opłaciło. pamiętasz, kto tam w końcówce i w dogrywce grał pierwsze skrzypce w ataku? Luke Walton miał tam Może nie swoje pierwsze 5 skrzypce, ale minut. zrobił robotę Tak, Luke niesamowitą. Walton wtedy zabłysnął jeszcze Tak. i w pierwszej połowie, potem też pod koniec chyba też. No i Lakersi wygrali. Wydawało się, że po tym meczu już potem pociągnął tą serię, no jak wiemy, Że będzie pociągnęli, z a górki. ten, no to, a tu dupa. Ale ten mecz w każdym razie mi się, ten moment w ogóle zapadł mi w pamięć, bo po prostu, no skakałem wtedy, pamiętam, pod sufit, po tej trójce, po tej niesamowitej pogoni wygranej, po tym całym czasie oczekiwania, no i zapadło to w pamięć, chociaż dalszych meczów wolę nie pamiętać. Aha. No i co? No i w tym momencie przechodzimy do meczu numer 1 na mojej liście. I to zastanawiam się, czy to też będzie twój mecz, bo do tej pory tak w sumie chyba ani razu się nie No złapaliśmy na tak tych samych na meczach. 100% to nie. No tam trochę z tym Gasolem w sumie No. mieliśmy pokrewne takie No, punkty. no. No a No to dobra, zobaczymy. dawaj. Co To ja, jest twoją znaczy, jedynką? to nie jest może tak, może inaczej. Znaczy, to nie jest moja jedynka. To nie Aha. układałem tego pod względem takiej kolejności, jeśli chodzi o wartość dla mnie. Dla mnie jedynką był transfer Gasola. Wspomniałem o nim wcześniej, bo po prostu ty go wywołałeś, więc było to tak w sumie adekwatne. No, został jeden motyw, nie jest on może jakiś dla mnie najważniejszy, ale też zapadł mi w pamięć. Tym razem jest to rok 2006, playoffy seria z Phoenix. Lakersi prowadzą 2 do 1. O, dobra, okej, kojarzę. Lakersi, no No, to no. też była niestety bardzo dla mnie no, traumatyczna seria ostatecznie, ta porażka, No, ale Team Thomas, tak. Team Ale Thomas. zanim do tego doszło, był mecz numer 4. Lakersi przy stanie 2-1. Ja pamiętam, że wtedy właśnie to były czasy, kiedy nie było tak łatwo obejrzeć mecze Tak, NBA na żywo, czy w tak. ogóle. Ja tego meczu nie oglądałem, natomiast słuchałem go w radio na żywo w nocy. To chyba była niedziela, wtedy Lakersi grali w białych strojach. To był bardzo zacięty mecz, w którym przez większość czasu wprowadziły słońca, ale Lakersi w nieprawdopodobnych okolicznościach te straty odrabiali. Tam były dwa takie motywy właśnie w końcówce. Najpierw Kobe po niesamowitym przechwycie chyba tam Parkera czy Waltona Tak, zdobywa 2 punkty tak, na tak. remis na dogrywkę, a potem już buzzer-beaterem równo z syreną wygrywa Kończy, mecz. I kończy. ja pamiętam, że wtedy właśnie byłem, no, siedziałem w pokoju wtedy jeszcze, to był co 2006 rok, to jeszcze wtedy byłem studentem, mieszkałem u mamy, pokój dzieliłem z bratem starszym, brat wtedy sobie smacznie spał, a ja na słuchawkach słuchałem tego meczu przy biurku. No i pamiętam jak gdzieś, że po prostu jak Kobe trafił ten rzut, to po prostu wyskoczyłem, poleciałem, obudziłem tego brata, bo po prostu nie mogłem wytrzymać, musiałem się tym podzielić, że Kobe trafił ten rzut, jest 3-1. No i oczywiście ten mecz potem wielokrotnie oglądałem, ale wtedy musiałem się zadowolić tylko dźwiękiem i tylko komentarzem amerykańskim, którego też nie do końca rozumiałem wszystko, co wtedy mówili komentatorzy. No ale tak to właśnie było, że no. Ja powiem, że ten okres 2004-2006 to faktycznie dużo spotkań, szczególnie 2004-2005, to w zasadzie
W zasadzie wszystkie mecze Lakersów śledziłem, tak jak wspomniałeś, przez radio. To było jakieś radio kalifornijskie, nie wiem, AM, coś tam, KM, KF, Coś cholera tak, wie, było coś takiego. jakieś tam liczby. I przyznaję się bez bicia, że słuchanie tego radia w nocy, całego spotkania, słuchania tych reklam, tych komentarzy, to chyba bardzo, bardzo mnie dużo nauczyło języka angielskiego. Dzisiaj nie mam problemów z dogadaniem się ze zrozumieniem języka angielskiego, gdy rozmawiam z ludźmi gdzieś tam na wakacjach i tak dalej. I pomimo tego, że angielskiego nie miałem w szkole nigdy i tak dalej. Także to chyba właśnie to słuchanie tego radia tak mocno mi pomogło. I namawiam wszystkich, jeżeli nie macie dostępu do spotkań takich live, albo nie możecie oglądać w telefonie live, to sobie włączcie jakieś amerykańskie radio, które daje transmisję spotkań. To jest super sprawa. No dobra, no Został ci to ja może ostatni. mój numer. Ja może mój numer jeden, bo zbliżamy się do godziny, ale w sumie to jest nasz pierwszy podcast po tak długiej przerwie, więc jak będzie dłuższy, to myślę, że się nic nie stanie. Najwyżej stracimy tych kilku naszych słuchaczy. No mój numer jeden to jest jednak mecz z Bostonem, mecz numer 7. To nie był piękny mecz numer 7, to był bardzo brzydki mecz numer 7. Tam się bardzo dużo ciężkich rzeczy działo. Kobiemu cały czas wypominane jest 7-24. Natomiast jest trójka Rona Artesta, która w sumie przypieczętowała mistrzostwo Lakersom. Jest takie postawienie kropki na D, jest rewanż z Bostonem za 2008 rok, jest zwycięstwo u siebie. W dupie miałem to, w jakim to stylu zostało osiągnięte. Oni wyszli od 2-3, wygrali mecz numer 6, gdzie rozjechali Boston. Mecz numer 7, ciężki mecz, można mieć pretensje do niektórych decyzji sędziowskich. Gasol chyba tam z krokami rzuca w końcówce, bo spada na parkiet i dopiero piłka wychodzi z jego dłoni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast summa summarum to było takie odkupienie, takie redemption i to było mega uczucie, najfajniejsze uczucie w moim życiu, jeżeli chodzi o kibicowanie, oglądanie spotkań i tak dalej, i tak dalej. A do tego to był też piąty tytuł Kobasa, czyli jeden więcej niż Shaq, Tak. tak? Więc to też gdzieś tam pozwoliło tak odnieść takie zwycięstwo w głowie, że ej, jeden więcej. I no pamiętam, że to był okres, kiedy na forach internetowych trwały wręcz wojny, tak, pomiędzy hejterami Kobiego, którzy zarzucali mu wciąż, że nigdy nie będzie lepszy, że to wszystko, co zrobił, jego decyzje, jego zachowanie miało doprowadzić Lakersów do porażki, że te tytuły miały się nie zdarzyć i tak dalej. Natomiast się zdarzyły i dzisiaj dzięki temu Kobas jest legendą, wyciągnęli ten mecz. No i tak wygląda moja piątka. Tak wygląda moja piątka. Ja powiem, że ja też oczywiście to był dla mnie ważny moment. No, już tak nie umieszczałem tego meczu, pomyślałem, no już nie będę może takich trochę oczywistych. Oczywistych rzeczy, Chociaż miałem go no. długo na liście, ale w końcu pomyślałem, że coś bardziej nietypowego wybiorę, coś tak, co się wiązało z jakimś tam dodatkowym, powiedzmy, wydarzeniem w życiu, typu, znaczy wydarzeniem, no typu jakieś tam zaspanie do szkoły, czy nagranie i tak dalej. Ale też oczywiście pamiętam ten mecz dobrze, oglądałem go na żywo i też przeżywałem niesamowicie zwycięstwo i to takie właśnie odkupienie nad Bostonem. Chociaż uważam, że ta seria powinna się skończyć wcześniej, bo Lakersi uważam, że byli drużyną przeważającą w pierwszej części serii i tam nie powinno być 2-3, oni to powinni wyciągnąć w 6 meczach. No ale Bynum sobie tam wtedy kontuzję jeszcze troszkę pogłębił. Nie był w stanie praktycznie biegać już w tej drugiej części serii, a początkowo był świetny. I myślę, że gdyby ten Bynum tam wtedy poruszał się normalnie, to oni by to zamknęli szybciej niż w 7 meczach. Wiesz co, być może, natomiast ja też pamiętam, że chyba mecz numer 2 Boston wygrał, gdzie Tak. Ray Allen trafił chyba, nie wiem, czy 10 Jakiś trójek rekord meczów pobił w Now każdym razie, NBA, tak. jakiś rekord tam pobił, wyciągnęli ten mecz i powiem szczerze, że no, miałem kupę w majtach, bo bałem się, że to się nie skończy pozytywnie dla tej drużyny. Natomiast ten mecz numer 3, który był kluczowy dla całej serii, to tam Derek Fisher Derek zmiażdżył. Fisher, No raz, że tak.
To było niesamowite, ten coast to coast w końcówce, gdzie trzech zawodników Bostonu na niego wpadło i Wiesz co, skończyło się tym dłanem. teraz sobie tak myślę, to powinienem sobie ten trzeci mecz na listę dać, bo to był faktycznie mecz, który też pamiętam, w wielkich emocjach On oglądałem. im uratował dupę tym Tak, meczem, bo tak. gdyby oni nie wygrali tego, to by się skończyło, kto wie, czy się finały nie skończyłyby jeszcze w Znaczy to Bostonie. był kluczowy mecz, bo wtedy to ten pierwszy mecz wyjazdowy Lakersi praktycznie przy pierwszej okazji odzyskali przewagę własnego parkietu i w sumie w tym momencie też przewagę psychologiczną. Pokazali, że ten drugi mecz, okej, to był wypadek przy pracy, przy pierwszej okazji zrobiliśmy wam rewanż i już mamy kontrolę nad sytuacją, więc to tak trochę wyglądało. I pamiętam, że w czwartym meczu oni też prowadzili przez większość meczu Lakersi. Mieli przewagę do przerwy, mieli przewagę po trzech kwartach i tam kurczę można było 3-1 wyciągnąć, ale w końcu w tej czwartej kwarcie totalnie siedli. Tam pamiętam, że ławka Bostonu, tam Glenn, Big Baby Davis z Nate'em Robinsonem pociągnęli zespół. No i tam trochę tego Bynama wtedy zabrakło, żeby pod koszem im się przeciwstawić. No i potem było 2-2 i potem to już wiemy, jak dalej się potoczyło. Aha, no Bostonowi Perkinsa też zabrakło w ostatnim Tak, meczu. oczywiście. Chociaż Rashid Wallace tam dał niesamowitą, on wyszedł w pierwszej piątce i w sumie to dał chyba dużo więcej niż Perkins, bo trafiał trójki i tak dalej. Spiął się niesamowicie na ten mecz. Natomiast na pewno Bostonowi brakowało tego. No i co, no to chyba tym pozytywnym akcentem sobie zakończymy. Te mecze wyciągnęliśmy nie bez powodu, bo raz, że jesteśmy starzy i lubimy się cofać w czasie. Mów za siebie. A dwa, że uznajemy to za taki prognostyk, bo miejmy nadzieję, że w tym roku będzie nas czekało trochę takich dobrych, pozytywnych spotkań, które zapadną nam dobrze w pamięć. I oby tak było, oby ten sezon się dla nas dobrze skończył, żebyśmy mieli co wspominać za 20 lat, bo no, to jest fajny moment. Mamy LeBrona, mamy Anthony'ego Davisa, duże rzeczy przed tą drużyną. Jak to się skończy, nie wiemy, ale trzymajmy kciuki za to, żeby było pozytywnie. Następny podcast już będzie taki bardziej roboczy, dotyczący tego, co tam w Jezioranach się dzieje w drużynie. Natomiast myślę, że chyba jeszcze samego pre-season nie będziemy tak mocno rozkładali na czynniki pierwsze, bo tak naprawdę dopiero sezon będzie tutaj nam dużo weryfikował i wtedy Tak. przyjdzie czas na Tym bardziej, że jest jakieś grubsze. taki dziwny rozkład, że Lakersi grają chyba tylko z Golden State i z Brooklynem po kilka meczów. Tak, 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 tak. Ale to dobrze, bo może wtedy inni nie będą mieli czasu na to, żeby O, rozpracować tak. Lakersów. Dokładnie. Dobra, dziękujemy wszystkim bardzo za Godzinka uwagę. stuknęła. Życzymy, godzinka ponad stuknęła, życzymy wszystkim miłego tygodnia, miłego odsłuchu. Witamy Was w drugim sezonie Jeziorany Podcast. Zapraszamy na kolejne nagrania. Rafał Niewiadomski. I Andrzej Cymorek.